pracujesz cały miesiąc do pracy, dzień w dzień, wracasz o tej późnej porze, nie masz czasu dla rodziny i dostajesz na wypłatę 1200 zł, nie wiadomo co z tym zrobić, gdzie to włożyć, to po prostu aż się nie chce rano wstawać i jechać do tej pracy. Lech Wałęsa chce, żeby sierpniowe postulaty były święto narodowe. Tylko co zostało z tych postulatów? Będzie miał na sądny dzień, żeby spotkać się z koleżkami przy koniaku i z cygarkiem w ręku. A motło niech zasuwa, a jak nie, no to jak to mówią przeważnie, to się często słyszy w różnych zakładach. Myśmy też to usłyszeli raz, podnosi liderki. Pamiętam bardzo dokładnie, jak powiedziałem do wszystkich. Jak się komuś nie podoba, to wypierdalać. Pod koniec lat 80. w Polsce rozpoczęła się transformacja ustrojowa. Ważną rolę w tych procesach odegrała kwestia zadłużenia PRL-u i pozyskanie nowych kredytów na sfinansowanie reform ustrojowych. Zachodnie rządy, banki i międzynarodowe korporacje postawiły wówczas szereg warunków, w tym likwidację wielkich zakładów pracy, zwłaszcza w przemyśle ciężkim. Najistotniejszym zagadnieniem pozostaje to, czy Polacy zgodzą się na obniżenie swojej stopy życiowej dla zapewnienia stabilności kraju. Chodziło im o ograniczenie konkurencji ze strony polskich przedsiębiorstw państwowych wchodzących na zachodnie rynki i likwidację podstaw przemysłu zbrojeniowego w krajach rozpadającego się bloku wschodniego. Stawką w tej grze było także otwarcie dostępu do rynku dla zagranicznych inwestorów. W tych warunkach powstał program reform gospodarczych nazwany terapią szokową, który doprowadził do upadłości, likwidacji lub prywatyzacji państwowego przemysłu i rolnictwa. Ja tutaj mam listę osób, które zostaną zwolnione. To jest ponad 600 osób. 650 osób. W zeszłym roku te koleżanki były zwolnione, tracą zasiłek. Z czego żyć? Uważam, że są to celowe działania. Ale to jest spiskowa teoria dziejów. To nie jest spiskowa teoria dziejów, bo jak można na przykład firmie, która w ubiegłym roku dała 100 miliardów złotych dla Skarbu Państwa, upadek tej firmy będzie kosztował ministerstwo pana Millera około 40 miliardów złotych. Upadek Diory. Jak można tą firmę skazywać na niepowodzenie? Przecież to nie Diora tylko, cała elektronika leży. Więc tu musi być błąd jakiś strategiczny w rządzie. Nie, że myśmy sobie tylko padli. Proszę spytać po Polsce, co się dzieje. Terapia szokowa spowodowała wzrost bezrobocia i ubóstwa. Od 1989 do 2011 roku liczba miejsc pracy zmniejszyła się prawie o 6 milionów. Kiedyś u nas w Nowej Rudzie była tutaj taka strefa, był zakład Diory, kopalnia, był zakład ZPJ, przemysłu też, Nowar, też duży bardzo zakład włókienniczy. Tam jak się jechało, jak się wychodziło z popołudniówki o godzinie 22, to naprawdę tymi ulicami nie szło przejść, tak? Pracowało bardzo dużo ludzi z tego rejonu. No przyszły lata 90. powstały, zmienił się tak samo właśnie troszeczkę ustrój w Polsce, weszła prywatyzacja. No i pozamykali zakład. Diora była pierwszym zakładem, to było tak. Nie, Diora. W latach 97 też już było ciężko, bo Zbyszek już nie pracował na tej kopalni. No i zaczęłam szukać pracy, ale to było bardzo wtedy ciężko znaleźć. Praca to była w ogóle czymś, jakby wygrana w totolotka wtedy. I znajomi właśnie zaproponowali mi, żebym nie przyszła do nich do sklepu pracować. No zgodziłam się, no bo oczywiście nie było wyjścia, też była bardzo niska wtedy stawka, bo to była stawka wtedy, pamiętam, do dziś 330 zł. Też taki trochę wyzysk był, bo pracowałam u nich 8 godzin na całym etacie, a miałam umowę na pół etatu. Po 10 latach już
miałam po prostu dość, byłam tym wszystkim już zmęczona. W końcu złożyłam wypowiedzenie, że odchodzę z tego sklepu. Szukałam pracy, wtedy znalazłam właśnie pracę na strefie w Chak Hong i tutaj w Żabce. Ja już do handlu nie chciałam iść, tym bardziej, że pani też zaproponowała na pół etatu. No i poszłam do Chak Hong. Pracowałam w Diorze, to znaczy urodziłam dzieci, ale ten zakład już nie istnieje, bo już go zamknęli bardzo dawno. No jak już w sumie czwórkę dzieci wychowywałam, no i poszłam do pracy do, w sumie na krótko do baru u nas na Czarno. Niestety tam pracowałam, tylko że no, znalazła się ta praca w Czechach, przyjęłam się tam. Tylko że tam no, nie szło zarobić, bo to były bardzo marne pieniądze, praca na akord. Tam się wycinało z ciuchów zamki, guziki. No i do worków właśnie, każdy worek musiał ważyć 20 kilo i tych worków musiałam, zależnie właśnie od materiału, bo na bawełnie 23 worki musiałam zrobić, na koszulach 13, no to było naprawdę bardzo trudne do zrobienia. No i w sumie najwięcej jak zarobiłam, to w sumie na nasze było 600 zł. I jeszcze z tego musiałam płacić za właśnie dojazd do tych Czech. Także no musiałam, nie miałam wyboru, musiałam się stamtąd zwolnić. No i właśnie potem do, na strefę znaczy się. Pracowałam na kuchni, później wiadomo było ciężko z pracą, więc proponowałem pracę sprzedaży, którą też przyjęłam. Pracowałam na mało czasu, później zeszłam w ciąży z synem i w takiej zasadzie, że kiedy skończyłam, skończył się urlop macierzyński, tylko że nie wiem, to skończyłam się urlop, synem, ale za przedłużona. No i tak się stało, że w jakimś tam czasie trafiłam do firmy Czechów. Mam 33 lata, ale bardzo krótkie okresy pracy miałam, 3 miesiące, 5 miesięcy. Później byłam na przygotowaniu zawodowym, gdzie tylko przygotowanie zawodowe przez biuro pracy było pół roku. Później miałam umowę na czas zastępstwa koleżanki, także bardzo mam krótkie okresy pracy. Dużo też siedziałam w domu, ponieważ urodziłam córkę i zajęłam się jej wychowaniem, gdyż nie było możliwości oddać jej do przedszkola, ani nie ma tutaj w tej okolicy żłobków, żeby można było dziecko oddać i tym samym człowiek musiał zostać w domu. Wysokie bezrobocie, represyjna polityka socjalna i niepewne formy zatrudnienia zmusiły masę ludzi do pracy w najgorszych warunkach lub do emigracji. Śladem reform gospodarczych kolejne rządy podjęły reformy państwa i sfery społecznej, to jest ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i systemu emerytalnego oraz edukacji. Neoliberalne reformy przeniosły zasady zarządzania, na których opiera się funkcjonowanie rynku i firm prywatnych, na zarządzanie państwem i społeczeństwem. Doprowadziło to do ograniczenia praw obywatelskich oraz świadczeń socjalnych, a także likwidacji majątku wspólnego, w tym przedszkoli, szkół czy szpitali niezbędnych w codziennym życiu. Koszt utrzymania dóbr wspólnych i odpowiedzialność za opiekę i reprodukcję przerzucono natomiast na gospodarstwa domowe i na barki kobiet. Zmiany te w szczególności pogorszyły sytuację kobiet z nisko i średnio dochodowych gospodarstw domowych. Jeszcze w 1994 roku Sejm uchwalił ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, które miały być odpowiedzią na kryzys w przemyśle i na rynku pracy. Strefy to wydzielone obszary, gdzie inwestorzy uzyskują zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i otrzymują inną pomoc publiczną. Ze zwolnień podatkowych korzystają także spółki, które zarządzają strefami. Pierwsze strefy otwarto w drugiej połowie lat 90. na gruzach starych przedsiębiorstw. W kolejnych latach w strefach uruchamiano fabryki montownie lub centra usług biznesowych zintegrowane z globalnymi sieciami produkcji. Propozycje, które proponujemy dzisiaj, polegają na bezterminowym przedłużeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, a także zorganizowaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w każdej gminie. Obecnie w Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych i setki ich oddziałów,
które powstają na życzenie inwestorów. Podstrefa Kobierzycka, w której mieści się fabryka Chang Hong, jest oddziałem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej powstanie wiązało się z likwidacją kopalń i zakładów przetwórczych siarki w Tarnobrzegu, co spowodowało znaczny wzrost bezrobocia i protesty społeczne w regionie. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosąd z racji liczby podstref oferuje inwestorom największy w Polsce wybór lokalizacji. Ma także najniższe w kraju ceny. We wszystkich podstrefach, a w szczególności w Tarnobrzegu i Nowej Dębie, inwestor spotka się z dużą przychylnością i pomocą ze strony władz lokalnych. Strefa zorganizowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu, spółkę Skarbu Państwa, która zarabia na zarządzaniu majątkiem publicznym. Wokół stref powstał sektor usług i lobby polityczne, w którego skład wchodzą zarządzające nimi spółki, agencje pracy tymczasowej, firmy oferujące pośrednictwo w negocjacjach z władzami, doradztwo prawne, usługi menedżerskie, promocje i marketing polityczny. Do tego grona należy Wrocławska Kancelaria Prawna J.P. Weber, która specjalizuje się w kompleksowym doradztwie łącznie z tłumieniem protestów pracowniczych. W zlokalizowanej pod Wrocławiem podstrefie Kobierzyckiej działa Europejskie Centrum Produkcji Telewizorów i Monitorów koreańskiego koncernu LG. Do tej pory w strefie wybudowano 9 fabryk, z których większość prowadzi produkcję na jego zlecenie. Otwarcie zakładów pozwoliło firmie na ograniczenie kosztów ceł, transportu i ograniczenie zapasów. Produkcja prowadzona przez LG na terenie Polski w 75% opiera się na komponentach produkowanych przez poddostawców z Korei i Chin. Podobnie jak inne firmy, LG nie płaci podatków od dochodów z inwestycji w strefie, a więc nie przyczynia się do utrzymania społecznych zasobów i infrastruktury, z której korzysta, a niskie płace i tymczasowość zatrudnienia nie przyczyniają się do poprawy warunków życia w regionie. Zatrudniłam się w fabryce przez znajomego. Wcześniej miałam staż przy produkcji gołąbków, takich z zawodu, jestem technikiem żywienia. Strasznie tam wykorzystywali, więc postanowiłam poszukać sobie pracy. No i tak się właśnie zaczęło praca w Chang Hong. Na południówkach mieszkam u mojego ojca. Stamtąd mam dojazdy automatycznie do pracy, bo tam podjeżdża autobus zakładowy. Znowu na rano mieszkam z mężem w innej całkiem miejscowości. Po prostu on mnie później odwozi, bo też ma na rano, więc jest możliwość, aby mnie odwoził do danej miejscowości, gdzie odbiera nas autobus zakładowy. Więc ja tak po prostu jeżdżę z domu do domu i to tak człowiek nawet nie ma czasu sam dla siebie. To jest męczące. Nie ma się czasu nawet dla dzieci. Ja pracuję, mój mąż pracuje. Dziecko bez przerwy jest u teściowej, chodzi do przedszkola. I nie mam za bardzo nawet czasu widywać się z własnym dzieckiem. I tak jest na co dzień i nawet nie wiem, dziecko mi rośnie w oczach, nawet nie wiem kiedy. Nie wiem co i jak, nie wiem co się w ogóle dzieje. Bo bez przerwy praca, dom, praca, dom, praca, dom. A w domu jestem tylko gościem. Dzisiaj nie spodziewałam się, że zbiorę się na to, że
Gdy zatrudniliśmy się do tej firmy, był to dość dobry zakład pracy, warunki pracy były zadowalające, ludziom chciało się tam pracować. No i inne fabryki nam zazdrościły, tylko że mieliśmy pełen socjal, mieliśmy dobrze płatne nadgodziny, także inne fabryki zazdrościły. To z biegiem czasu, lat, jak się zmieniły kadra zarządzająca, to no, ucięli, zaczęli szukać... Dramatyczne cięcia budżetowe. Poszłam pracować do Chuck Hong, miałam stawkę 1200 brutto. Na rękę potrafiłam wyciągać. Wtedy przy stawce 1200 brutto, 1500 to moja była wtedy pierwsza pensja, jak doszły premie, to nawet nadgodziny były płatne. Zarabiałam 1700-1800 na rękę. W tej chwili, mając stawkę odwrotnie, 1800 brutto, doszło do tego, że brałam na rękę 1280. Swoją rodzinę muszę na razie utrzymywać sam, ponieważ moja żona jako nauczycielka nie jest w stanie znaleźć pracy na naszym regionie. Szkoły są likwidowane, przedszkoli jest bardzo mało, bardzo trudno o pracę. Obecnie zarabiam około 1500 zł netto. Są to pieniądze, które w jakikolwiek sposób nie pozwalają na utrzymanie rodziny. Aby móc mieszkać wraz z swoją rodziną, musiałem zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Kupiłem za ten kredyt 26-metrową kawalerkę i obecnie mieszkam tam z żoną i dzieckiem. Rata kredytu wynosi 500 zł, na opłaty muszę przeznaczyć kolejne 500 zł, na życie zostaje mi również 500 zł. Wszystko idzie na jedzenie, na rachunki, na opłaty jakieś. Także nie ma nawet szans, żeby odłożyć. By musiało być, nie wiem, naprawdę zacisnąć tak pasa, że już nie wiem, chyba nic nie jeść, żeby w ogóle jakiś grosz odłożyć. A tak... W tym momencie to jest w ogóle niemożliwe. 80% ludzi pracujących, 90% nawet w takich strefach ekonomicznych, nie stać nawet na utrzymanie dziecka. No bo dziecko to jest dość duży koszt, żeby wychować, żeby kupić pieluchy, no żeby wykarmić. Teraz sytuację, jaką mamy teraz. Mieszkamy, wynajmujemy mieszkanie. Pieniędzy nam starcza na styk, dla nas, bo a nieraz jeszcze, wiadomo, tam się zejdzie na ten minus parę złotych, ale jak dziecko by doszło, no to już... To trzeba już za granicę jechać. Dokładnie. Bez pomocy rodziców, teściów nie dalibyśmy rady, ale aby jakoś podołać, muszę brać po prostu nadgodziny w pracy. Wygląda to tak, że spędzam w pracy 16 godzin, do domu zjeżdżam na 3 godziny i po tych 3 godzinach z powrotem muszę udać się na autobus. Ten cały dojazd, to jak człowiek jest zmęczony po tej pracy, żeby to po prostu przekładało się na dobre zarobki, to jeszcze po prostu jest motywacją, a niestety... No i kwestia 16. No teraz już niby nie wolno robić tych 16, ale był taki czas, że naprawdę no, kobietom krew z nosa leciała, wsadzały sobie jakieś, nie wiem, tampony do nosu, wstały i dalej pracowały, także te 16 były wykańczające. No i było zebranie, kierownik powiedział, że oddzięczy się pracodawcą, a tak naprawdę się niczym nam nie oddzięczyli, nawet na święta nam nie powiedzieli wesołych świąt. To był taki okres bodajże Wielkanocy i prezes wyszedł z prośbą do pracowników, żeby pracowali w święta,
bo jest kryzysowa sytuacja firmy i mówił, że on się odwdzięczy, że będzie lepiej i tak dalej, wynagrodzi to pracownikom. I myśmy wtedy rzeczywiście wszyscy chodzili na nadgodziny w święta. Wlany poniedziałek, 16 godzin w lany poniedziałek i myśleliśmy, że rzeczywiście, że prezes jakoś nam się odwdzięczy w ten sposób. A po świętach zostały zlikwidowane 200 za pracę w święta i w niedzielę. Socjal został zlikwidowany. Co tam jeszcze? Aha, było jeszcze stażowe. To też zabrali. No i praktycznie została goła pensja bez niczego. I tak prezes się odwdzięczył za pracę po 16 godzin w święta. Pamiętam innego roku, w kwietniu to było. Kierownik przyszedł do nas na zebranie przed rozpoczęciem pracy z prośbą, żeby rozpocząć południe. Pociągnąć 16 godzin, bo firma jest w potrzebie, ma zaległości, no i będzie płacić karę. Zmiana się zgodziła. Oprócz tego, jeszcze to był bodajże czwartek albo piątek, kierownik przyszedł do mnie na linkę z liderką z prośbą, żebym w sobotę przyjechał na 16, bo to jest inne pilne zamówienie, które trzeba wykonać. No zgodziłem się. Z popołudniówki przyjechałem na rankę, to z popołudniówki jestem o 1 w domu, o 3:30 wstaję, żeby na pierwszą zmianę dojechać. Od 7 do 23 pracowałem na zakładzie, wychodzę na plac, podchodzę do busa, pytam się, czy kierunek Nowa Ruda. No ten pan kierowca do mnie mówi, co pan nic nie wie? Ja mówię, no co mam wiedzieć? Mówi, no transport jest wstrzymany do 1 w nocy. No i siedziałem do 1 w nocy na strefie, o 3 byłem w domu. Przespałem się, wstałem, zjadłem obiad i jechałem na następną 16. Praca w strefach została zorganizowana w taki sposób, że wykonujące ją osoby muszą jej podporządkować całość swojego życia. Wielogodzinne dojazdy do zakładu i praca w nadgodzinach uniemożliwiają właściwy wypoczynek. Ciągłe wyczerpanie staje się częścią codzienności. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że pracodawcy, dążąc do zwiększenia zysków, łamią przepisy BHP. Dokonują też eksperymentów nad nową technologią i aparaturą, nie informując o tym pracowników produkcji. Podczas ostatnich lat w LG dochodziło do poważnych wypadków w wyniku zaniedbań pracodawcy. Pracownicy doznawali ciężkich uszkodzeń ciała, a 2 z nich zginęło podczas pracy. Wydarzył się wypadek. Strasznie lał deszcz, było strasznie zimno. To było w tamtym roku, w październiku chyba. Dokładnie, 10 października. Wydarzył, no w każdym razie przewrócił się autobus. No i pamiętam właśnie moja koleżanka, znaczy pani taka Ania. Ja zareagowałam w sumie, bo widziałam, że coś się dzieje, to się osłoniłam rękami. No i pani Ania mi spadła właśnie na rękę, na szczęście nie na głowę. Ci, co byli poszkodowani w wypadku, to ich zabrało pogotowie do szpitala na badania. A my, którym nic tak fizycznie się nie stało bardzo, to po prostu wróciliśmy do zakładu, ale czekaliśmy na transport chyba w tym deszczu, cali, zmoczeni, chyba z 1,5 godziny albo 2 godziny, jak przyjechaliśmy na zakład, to tylko dostaliśmy wiaderko wody, żeby sobie obetrzeć buty z błota i po prostu nikt nie zapytał. Nie wyszedł nikt, ale ani z kierownictwa, ani... Tak, nikt się nie spytał, jak się czujemy. To nie jest normalne, żeby tak traktować ludzi i no po prostu naciskają bardzo na człowieka. Była pani z DFT, która potrzebowała wyjść do ubikacji, starsza kobieta. I też miała miesiączkę, mówiła swojemu przełożonemu, aby ją zastąpił, bo musi wyjść do ubikacji. Po prostu chciała wyjść, bo miała miesiączkę, a miesiączki po prostu nie da rady utrzymać. On jej odmówił, powiedział, że żeby jeszcze wytrzymała, że teraz nie ma czasu. I kobieta się po prostu całe spodnie miała zabrudzone krwią. Zostawiła linię, pobiegła do ubikacji. Musiała, dobrze, że były długie fartuchy. Ściągła spodnie w ubikacji, prała je pod lewozmywakiem. I suszyła pod suszarką. Na drugi dzień już wzięła sobie
normalnie pampersa, bo wiedziała, że jej nikt nie zastąpi. W fabryce Chang Hong pracują głównie kobiety zatrudnione na czasowych umowach o pracę lub przez agencję pracy tymczasowej. W Polsce 27% pracowników zatrudnione jest na umowy czasowe, to największy odsetek w całej Europie. Na początku pracy też córka sama wstawała do szkoły, ja byłam już we Wrocławiu w pracy na rano i wzięłam telefon i wyszłam z hali, żeby do niej zadzwonić, żeby ją obudzić chyba. I pamiętam, lider zmiany mi właśnie zwrócił uwagę, gdzie ja wychodzę, co ja robię. Ja mówię, że ja po prostu muszę wyjść dziecko obudzić. To powiem wam, że takie trochę nie bardzo to było dla niego, żeby wyjść. Jak można wyjść w ogóle z hali? Jak to, no? A naprawdę kobiety musiały dzieci zostawiać i innej możliwości nie było, żeby je obudzić jakoś do szkoły czy coś, gdzie zostawały same. Takie warunki życia uniemożliwiają realizację podstawowych potrzeb życiowych pracowników. Przykłady z wielu zakładów pokazują natomiast, że podejmowane przez nich próby organizowania się powodują represje ze strony kierownictwa. Tymczasowość zatrudnienia i obniżenie kosztów pracy zapewnia firmom zyski. Kapitał i neoliberalne państwo stworzyły model gospodarczy, w którym pracownicy podlegają wyzyskowi do granic swoich biologicznych możliwości. W tym zakładzie jest bardzo duża rotacja ludzi. Tam człowiek się zatrudnia, tak jak ja pracuję już 5 lat. Ja po 2 latach pracy później już w sumie same nowe twarze tylko widziałem. Nie dało się z nikim tak, że tak powiem, zżyć, bo ta osoba już gdzieś za 2 tygodnie nie będzie pracowała. Pracownicy tymczasowi stanowią na zakładzie czasami nawet połowę załogi. I wygląda to tak, że jeżeli nikt nie chce zgodzić się na dobrowolne nadgodziny, a pracodawca ma taką potrzebę, no to wtedy szantażuje takiego tymczasowego pracownika. Jeżeli nie przyjdziesz na nadgodziny, masz umowę śmieciową, to kończy ci się za tydzień lub za miesiąc, no to podziękujemy ci za ten tydzień i dostaniesz na bruk. Totalny wyzysk. Agencje wykorzystują, już pracuję kilka lat i zauważyłam właśnie, że jeżeli są potężne zamówienia, no to żeby te zamówienia wyrobić, przyjmują sobie sporo ludzi na krótkie właśnie umowy, gdzie ludzie nie mają żadnych praw, nie mogą z niczego skorzystać. Odwalą kawał roboty, firma zrobi zamówienie, później znowu jest spadek i dziękują takim ludziom, nie muszą płacić ani odpraw, ani nic. No, ludzie, niektórzy są w takich właśnie sytuacjach, no, zgadzają się na takie umowy, bo nie, ja znam panią, która jest na śmieciowej umowie, 5 razy ją zwalniali, a ona 5 razy wracała, bo naprawdę nie ma środków do życia, a mało tego, jej mąż jest chory i ona mówi, nie ma możliwości. Podczas tego kryzysu właśnie w przemyśle samochodowym zostaliśmy jako pracownicy zatrudnieni poprzez podfirmę. Zostaliśmy wszyscy zwolnieni z czeskiej Skody. Później zostałem przyjęty na strefę ekonomiczną do pracy w zakładach w Chang Hong Electronics, która jest kooperantem firmy LG Electronics. Kiedy zacząłem pracę na tym zakładzie, pamiętam, że na jednej linii produkcyjnej wśród operatorów pracowało po 2-3 osoby. Teraz okazało się, że wystarczy, że pracuje jedna osoba. To jest normalnie nie do pomyślenia. W Chang Hong się zmieniło kierownictwo, zaczęły się presje. Presje właśnie psychiczne potrafili nieraz właśnie tak jak u mnie stał na przykład Chińczyk. I ja miałam bardzo to właśnie na co dzień, że 8 godzin ze mną Chińczyk stoi na linii. Jak chodziłam, na przykład o 7, to już na mnie czekał. I schodziłam, to on jeszcze czekał na zegarek. Wiadomo, kiedyś było bardzo modne, że stali ze stoperem, prawda? Sprawdzali czas. Nawet po głupi komponent, ile czasu ci na przykład idzie, ile tam na przykład na manualu kleiły. Wszystko na sekundy. Oni to potrafili na sekundy przeliczyć niby i tyle trzeba było zrobić. Jeżeli ktoś już ma naprawdę dość tego wszystkiego, tego wyzysku, straszenia, no to są, po prostu idą na chorobowe, no idą do lekarza, tam udają jakieś choroby.
bądź nie udają chorób i proszą o te L4, bo już po prostu nie dają rady w zakładzie. Była taka sytuacja na zakładzie, gdzie pracodawca kazał nam przyjść w święto do pracy. Oczywiście wielu osobom się to nie podobało, może nawet większości. Poszła lista na zakładzie w ramach protestu właśnie, żeby nie iść w ten dzień do pracy, bo to święto narodowe nasze, ale pracodawca miał to gdzieś po prostu i narzucał nam to, że mamy przyjść w ten dzień do pracy. Więc poszła lista osób, które nie wyrażały zgody na pójście w ten dzień do pracy, ale po prostu ta lista została zignorowana. Wszystkie na razie przepisy stworzone są pod pracodawcę, tak aby on tam funkcjonował, ale my jako pracownicy to jesteśmy skazani na wegetację, można powiedzieć. Dlatego, że nie możemy się dogadać, bo Polacy też nie mają tam co do powiedzenia u Chińczyków, dlatego zorganizowaliśmy, żeby założyć komisję zakładową, że może tak prawnie, od strony prawnie coś polepszyć w tej firmie. Bo tak między nami a nimi nie ma takiej komunikacji, oni nie chcą nas słuchać. To jest jednostronna komunikacja. Masz coś zrobić i nie interesuje mnie to jak i czy. Poza związkiem zawodowym jest nam się bardzo ciężko zorganizować, ponieważ dojeżdżamy do pracy z różnych miejscowości, często oddalonych od siebie o wiele kilometrów. Natomiast na samym zakładzie jest to o tyle trudne, że wiadomo, pracodawca zabrania jakichkolwiek kontaktów między sobą w czasie pracy. Ogólnie przerwa nasza to 20 minut, i te 20 minut wystarcza na to, żeby tylko coś zjeść, jeżeli ktoś pali papierosa, żeby zapalić tego papierosa. A pozostały czas pracy jest tak zorganizowany przez pracodawcę, że nie ma możliwości kontaktowania się ze sobą. Jeżeli są jakieś kontakty, jest to od razu niemile widziane. Ktoś może zostać wezwany do biura, że po prostu nie wykonuje swoich obowiązków, tylko rozmawia w czasie pracy. Związki powstały po to, żeby się właśnie jakaś sytuacja poprawiła, bo już było bardzo drastycznie. Związki zawodowe chciały podwyżek, bo podwyżek nie mieliśmy już 3 lata, żeby wrócił fundusz socjalny, który kiedyś mieliśmy, a który nam właśnie zabrali. Zakład się nie zgadzał na żadne, jak to powiedzieć, ustępstwa, żeby ten. Zostali powiadomieni, że jeżeli tak będzie dalej, powstanie strajk, było referendum, które też zakład nam uniemożliwił. Musieliśmy ten referendum zrobić poza właśnie, można powiedzieć, nie na hali na tym, tylko robiliśmy to właśnie w autobusach. Ale referendum przeszło, było ważne. Później w tym czasie zwolnili nam właśnie związkowca. Podejrzewam, że właśnie zwolnili go, bo bardzo się właśnie bali. No i wyszliśmy na strajk. Miałam mieszane uczucia, jeśli chodzi o strajk. Ponieważ czasami się wydawało, że chcę tego, czasami się wydawało, że tego nie chcę. Ale było parę sytuacji właśnie na zakładzie pracy, gdzie po prostu mnie to skłoniło totalnie do tego, żeby wziąć udział w strajku. To, co pokazał pracodawca, gdzie wkroczył do autobusu pracowniczego i na hama wyrzucał pracownika. Dwa, że pikieta i pracodawca nas zamyka w autobusie i on nam narzuca, że my dopiero możemy wyjść, kiedy wjedziemy za bramę zakładu, dopiero możemy wyjść z autobusu, tylko najpierw mamy iść na stołówkę, a później mamy wyjść dopiero ze stołówki na papierosa. Jak on może nam narzucać, co my mamy robić w danym momencie? Nie chcieli nas w ogóle wypuścić z autobusu, po prostu to przeszło samo siebie. To mnie już tak skłoniło po prostu do wyjścia na strajk, że już powiedziałam dość tego, tak nie może być. Pewnie oni mają sprawić, że nie zaprotestują z nami! Latem 2012 roku w fabryce Chang Hong wybuchł strajk. Jego uczestnicy domagali się m.in. przywrócenia do pracy nielegalnie zwolnionego za działalność związkową Krzysztofa Gazdy. W tym czasie brał on aktywny udział w trwającym od kilku miesięcy sporze zbiorowym. Zwolnienie miało osłabić związek zawodowy, zakłócić przebieg sporu i uniemożliwić przeprowadzenie referendum przedstrajkowego. Nie dajmy
chodziłam od osoby do osoby, nie wiedząc w ogóle, czy się przyłączą, czy nie. I każda osoba mówiła, że jak kogoś nazbierasz ze sobą, że będzie większa grupa, to my się też dołączymy. I tak każdy mówił, no i w końcu szłam cały czas sama. Kierownictwo i dyrektor coraz stali i się na mnie patrzyli, wiadomo, jak mówiłam do ludzi, no to stali za mną, no to dziwne, że ten, kto miał odwagę, to poszedł, tak. A ten, kto się bał, no bo zapytałam co kierownik, no to wiadomo, że nie posłuchają pracownika drugiego, tylko kierownika, bo stracą pracę. No i tak się zaczęło właśnie wszyscy zbierać, zaczęła się zbierać grupka, później troszeczkę większa. No i na końcu właśnie wyszliśmy z hali, gdzie po prostu nas straszono, że jak nie wrócimy, no to nas pozwalniają. Kazali nam później iść do biura, gdzie odmówiliśmy tego, że jak chcą rozmawiać, to niech przyjdą do wszystkich rozmawiać ze wszystkimi, a nie pojedynczo. Mogliśmy zostać na terenie zakładu, ale przed zakładem pracy. Nie mogliśmy wejść na teren hali. Mało tego, nie mogliśmy też korzystać z urządzeń sanitarnych. Nie mogliśmy korzystać z wody pitnej. Później ta sytuacja się po jakimś okresie tygodnia się zmieniła, co było bardzo bulwersującą sprawą. Swoje potrzeby fizjologiczne załatwialiśmy na terenie zakładu, przed zakładem. Osoby postronne, jakieś zupełnie obce z zewnątrz, przynosiły nam wodę do picia. No w ogóle sprawa była tak absurdalna, biorąc pod uwagę, że kraj jest dość cywilizowany w Unii Europejskiej, a sytuacja była tak przykra dla nas, że no to aż trudno o tym mówić. Kooperant, firma LG Electronics, powinna zabrać w tej sprawie jakieś albo zająć stanowisko jakiekolwiek. To ograniczyła się do tego, że w ogóle nie zabrała stanowiska. Mało tego, ona postąpiła w taki przykry dla nas sposób, że w trakcie, gdy myśmy stanęli w sporze zbiorowym, gdy strajkowaliśmy, to potrafiła być na tyle bezczelna, że potrafiła tylko w ten sposób zrobić, że przysłała do zakładu pracy na nasze stanowiska operatorów, którzy stały na linii, gdy nas zabrakło, swoich pracowników wysłała w nasze miejsce po prostu. I to na tyle ograniczyła się tego. Strajkowaliśmy od 28 czerwca do 10. Już myśleliśmy, że coś się poruszy, dogadamy się z zakładem. No ale niestety zakład nas zwolnił wszystkich dyscyplinarnie. Wszyscy też tak chcieli bardzo wyjść, a jak się okazało, to... No nie wiem, spękali, wystraszyli się. I może dzięki temu właśnie, że inni, nie wiem, wystraszyli się. Dzięki temu my jesteśmy zwolnione z tej pracy, bo gdyby pewnie wyszło nas większość, to szybko byśmy wrócili z powrotem do pracy. Tak uważam, no, że tak to może by się skończyło. Trzeba! 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 Z tych ponad 20 osób, które zostały zwolnione, to większość osób to były osoby, które miały umowy na czas nieokreślony, które osoby te były pracownikami z najdłuższym stażem pracy w tym zakładzie. To były osoby, które stanowiły o powodzeniu produkcji. To były starsi operatorzy linii, technicy. Nie pozwólcie, żeby z wami zrobili to samo, co z nami! Nie dawajcie się im! Nie pozwalajcie na to! To jest Polska, to nie są Chiny! Tak właśnie kończy najlepszy operator firmy Chuck Hong. Taką miałam opinię! A skoczyła wczoraj na bloku z dyscyplinarką! Chuck Hong wyzyskuje! LG zyskuje! Chuck Hong wyzyskuje! LG zyskuje! Chuck Hong wyzyskuje!
bardzo źle się poczułam, dostając wypowiedzenie z pracy, można powiedzieć, ze strajk. Tak jakby mi ktoś w twarz uderzył, gdzie wydawało mi się, że jestem dobrym pracownikiem. Pracowałam 3,5 roku, a takie zwolnienie dyscyplinarne i tak jakby po prostu pracodawca wyrzucił niepotrzebny kawałek śmiecia, który mu przeszkadzał po prostu, bo przeszkadzał mu, bo wyszedł na strajk. Wiadomo, jak się ma dyscyplinarkę, przez 180 dni nie otrzyma się zasiłku. Straciło się pracę, straciło się też dochód. No w tej chwili jest mam bardzo ciężko. Mąż pracuje też w zakładzie, ale też bardzo mało właśnie zarabia. No sytuację mamy bardzo, bardzo niewesołą. Tym bardziej, że też mamy jeszcze właśnie córkę w ciąży na utrzymaniu. Bardzo ciężko jest. Myśleliśmy, że może szybciej znajdziemy gdziekolwiek pracę i no niestety no, na dzień dzisiejszy nic. Szubi do roboty za 1000 złotych! Szubi do roboty za 1000 złotych! Szubi do roboty za 1000 złotych! Sytuacja była w ten sposób, że jestem jakby teraz na utrzymaniu brata. No tak to wygląda. Nie mam żadnych środków do życia. Nie mogę liczyć na urząd pracy, nie mogę liczyć na opiekę społeczną, gdzie wydaje mi się, że powinniśmy, że w tej sytuacji powinny się znaleźć jakieś pieniądze, które mogłyby nam w jakiś sposób, chociaż tak w jakiś sposób taki doraźny, docelowy jakoś pomóc, a w tej sytuacji nie zrobiono nic i zostaliśmy po prostu sami sobą. Nikt się nami nie przejmuje, nie istniejemy tak naprawdę. W neoliberalnym państwie inwestycje, akumulacja kapitału oraz postęp mierzony PKB są ważniejsze od dobrobytu zwykłych ludzi. Inwestor jest ważniejszy od wszystkich innych obywateli, nawet jeśli nie płaci podatków na utrzymanie państwa, infrastruktury i wykształcenie zasobów ludzkich, z których korzysta. Znaczenie pracowników ogranicza się do kosztów, które trzeba minimalizować. Środki publiczne na szeroko rozumianą opiekę i utrzymanie dóbr wspólnych są ograniczane do minimum. Równocześnie elity zarządzające i sektor prywatny przechwytują większość z wytworzonego bogactwa. Specjalne strefy ekonomiczne nie odbiegają od tych reguł. Model pracy śmieciowej, ekonomia niewolnicza, redystrybucja środków publicznych do polskich i zagranicznych inwestorów, polityczna przemoc i przymus ekonomiczny są coraz bardziej powszechne. Tak wygląda cała strefa pracująca dla LG. Tak wyglądają te zakłady i trzeba to wreszcie komuś uświadomić, że powinno się z tym zrobić porządek. Bo władze gminy Koberzyce mówią o tym, jak wspaniale to na ich terenach działają przedsiębiorcy. Jak cudownie, że gmina tak dużo ma dochodów z tego tytułu. Ale niech władze gminy Koberzyce zastanowią się, dlaczego ta strefa powstała tu. Żebyście byli daleko od gminy. Żebyście nie mogli się jednoczyć. Żeby zwołano was tu jak bydło was traktowano. Nawet gdy się wydaje teraz po tej sytuacji, która się stała, że jednak zostaliśmy zwolnieni, zostaliśmy bez środków do życia, że nasze to ten strajk był jakby no, na mało się zdał, tak patrząc z perspektywy czasu, to jednak myślę, że musiałem wyjść, nie pozwoliłem sobie na to. Zresztą każdy człowiek potrafi znieść tylko tyle, ile jest w stanie, nie może znieść ponad. Wydawało mi się, że wychodząc do tego strajku, że spróbujemy coś zmienić. Myślałem, że
myślałem, że może większość pracowników by wyszła, że to ogarnie jakby cały zakład, że może wtedy nastąpi coś takiego, że jak inne zakłady na sobie zobaczą, że jeden zakład coś postanowił, że coś się dzieje, to może inne zakłady coś i wtedy mogłoby to przynieść jakiś skutek, jakąś taką inną sytuację. No jednak tak się nie stało, ale od razu szczytów się nie zdobywa. Jest nas dużo, będzie więcej, jest nas dużo, będzie więcej, jest nas dużo, będzie więcej, jest nas dużo. W jedności tkwi siła i jeśli jest już coś organizowane i naprawdę większość ludzi opowie się za strajkiem, to po prostu wyjdźmy wszyscy i pokażmy, że jesteśmy siłą, bo jest nas dużo i możemy więcej. Po prostu jak człowiek jest jednostką, to niewiele może zdziałać.